oczywiście posłuchać. Telefon będzie ściśle przypisany do rejonu. Policjanci się będą zmieniać, ale telefon nie. Chodzi o to, żeby telefon był również dla mieszkańców znany i że zawsze ktoś go odbierze. W momencie, kiedy policjant nie jest na służbie, ten telefon jest przekierowywany do naszego tutaj operatora i zawsze ktoś odbierze ten telefon. No i właśnie, zerknijmy sobie na stronę konińskiej policji. Jak to uczynić, żeby znaleźć naszego dzielnicowego? Oczywiście po lewej stronie mamy zakładkę dzielnicowi. Naciskamy. Jesteśmy niemile zaskoczeni. Pusta strona. Musimy wejść oczywiście w opcję Konin. I tutaj następny problem. Pierwszy rewir, drugi rewir. Który rewir jest naszym rewirem? Czy mieszkamy w pierwszym, czy w drugim? Prawdopodobnie poszukiwania naszego dzielnicowego zajmą nam kilkanaście minut. Taka informacja, jeśli dzielnicowy mógłby z niesłusza na przykład wpłynąć właśnie na tą stronę, na to, żeby ta strona była troszeczkę bardziej intuicyjna, to taka prośba od mieszkańców niesłusza, ponieważ, no nie ukrywam, poszukiwania dzielnicowego z niesłusza trwały około 15 minut, dlatego że ta strona internetowa jest po prostu nieźle stworzona. Rewiry powinny być utworzone na mapie Konina przy dzielnicy danej, przy ulicy i dobrze by było, żeby z tej ulicy był odnośnik. Można to uczynić oczywiście, ale trzeba wiedzieć jak. Niestety, ja postaram się pomóc, jeśli ktokolwiek z policji się tutaj do mnie skieruje, ale myślę, że informatyk powinien się tym zająć i powinien po prostu wiedzieć, jak to uczynić. Zerknijmy dokładnie, jak to wygląda. Zerknijmy na rewir pierwszy, naciskając na przycisk więcej. Tak oto wygląda rewir pierwszy. Jeśli chodzi o kwestie właśnie dzielnicowych, możemy przeszukać sobie po kolei każdy z rewirów. No, troszeczkę potrwa. Gwarantuję, że stracą Państwo kilkanaście minut. Niestety, muszę sobie zerknąć dokładnie, czy to wasz rejon, czy nie. Ale powiem szczerze, niestety nie jest to zorganizowane za dobrze i nie jestem za bardzo zadowolony. No niestety, funkcjonuje to tak jak w całej Polsce. Jakoś to będzie na sztukę zrobiona strona internetowa, prowadzona też na sztukę kolorowo, ładnie, pięknie, ale niepraktycznie. Niestety tutaj naszego dzielnicowego nie ma, czyli naciskamy wstecz, wracamy do rewiru drugiego i jesteśmy zainteresowani rewirem drugim. Tutaj mamy oczywiście nazwisko, imię, numer telefonu stacjonarnego, komórkowego. Cały czas możemy sobie sprawdzać po kolei, czy to jest akurat dzielnicowy z naszego rejonu. Dobrze byłoby, gdyby informatyk, który zajmuje się tą stroną, pogrubił no właśnie litery, ewentualnie zrobił je na kolor czarny. To można zrobić w ustawieniach, kwestia 2 sekund. Polecam, ponieważ nie każda osoba, która posiada komputer, ma dobry wzrok, jak widać po mojej osobie. Akurat znalazłem dzielnicowego z naszego regionu, Marek Klimkowski. Także zapraszam dzielnicowego, może kiedyś się pojawi w niesłuszu, może spytam mieszkańców, czego oczekują, czego się obawiają, jak im to wszystko się tutaj podoba. Fajnie byłoby, gdyby dzielnicowy zapoznał się z mieszkańcami osiedla Niesłusz. No i Stowarzyszenie Niesłusz też zaprasza go na spotkanie, jeśli będzie sobie życzył. To by było na tyle. Zapraszam na stronę konin.policja.gov.pl. Poszukujmy dzielnicowych. Wymagajmy, żeby dbali o nasze bezpieczeństwo, żeby cały czas byli wśród nas. Do usłyszenia i do zobaczenia. Niebawem.